Druga połowa września. Suchy już nie ma żadnych skrupułów i wrzuca po kilka pysznych jedzeń dziennie. Na szkolnej coraz częściej reklamują się gry i zespoły. Ogółem drugie połowy miesięcy zazwyczaj są niczym innym jak utęsknionym wyczekiwaniem za przelewem z YouTube z Krakowa i tak jest również teraz. W oczekiwaniu na pieniądze chłopaki kłócą się i rozliczają, kto co robił, kto ile i za co zapłacił, co owocuje licznymi sprzeczkami i nadzwyczajną ilością turbo expose. Zapraszam do kolejnej części Kroniki Uniwersum sezon 2018. 16 września. Conan robi serię nudnych monologów politycznych, w których uczy jak głosować, ciśnie po PO, Grzegorzu Schetynie i po Robercie Biedroniu. Nudy takie, że nie ma co puszczać, nawet we fragmentach. Ale warto zaznaczyć, że parę miesięcy później Krzysiek będzie Roberta Biedronia zachwalać i proponować mu wspólny start w wyborach. Również tego samego dnia. Reklama uczciwego, sprawiedliwego serweru Metin. Chcę ja was zaprosić na startujący serwer Diamond NT2, który startuje 21 września o godzinie 20. Wszystkie potrzebne linki podaję w opisie na filmie. Serdecznie polecam serwer Metia 2. I serdecznie was z całego serca zapraszam na ten serwer. Ten serwer jest bardzo dobry, sprawiedliwy, uczciwy i tak dalej, i tak dalej. Oglądajcie ten serwer sobie. No i życzę wam z całego serca dobrze oglądania tego serwera. Dziękuję bardzo. 17 września. Standardowa kłótnia przy Mistenera. O 3:00 nad ranem. Co ty kupił, to wszystko ty wyżar. A za zdjęcia po 40, po 50 zł. A gdzie te pieniądze twoje? No miałeś 100, kupiłeś sobie bilet za 70 zł. Raz na jakiś czas sobie jedziesz. Ja ulgowe kupuję. Od początku roku ja za wszystko płaciłem. No to teraz o. Komputerowa już popatrzył, 500, prawie 600 zł dostaniesz ich, nic, znów wszystko ty płać. Ty myślisz, że ja dlatego to nagrywam, że ja twój sponsor, tak? Ty ledwo wstajesz, taki gruby, nawet cukru nie masz. Jest cukier. No jest, ja kupiłem. Ja kupiłem wcześniej. No, cicho teraz mówi. 20 września. Zespół muzyczny promuje swój debiut z Ojorem. Próbowałem znaleźć to dzieło XXI wieku, ale na YouTubie nic się nie wyświetliło. Jeśli ktoś wie lub znajdzie, prośba o wrzucenie linku w komentarzu. Siemano, to zespół Jobry. Kłaniamy się uprzejmie. Cześć. Moi kani, zespół Jobery się kłania. Już w niedługim czasie nasza najnowsza produkcja razem z Majorem będzie udostępniona już na YouTubie. Mam nadzieję, że będziecie oglądać, będziecie wchodzić, będziecie udostępniać. Także pozdrawiamy i zapraszam do oglądania. O tak trzeba właśnie. Major to jest Major, pamiętajcie. Tego samego dnia Meksyk reflektuje się i przeprasza Majora za film z Mario. Oraz opowiada o tym, jak Mario zawinął ze swojego rodzinnego domu laptopa, po czym przyszedł z całą swoją rodziną oskarżać jego o to, że on ukradł ten sprzęt. Major, przepraszam cię za ten materiał i tak dalej. Natomiast jeszcze będę to wyjaśniał, ale na obecną chwilę cię przepraszam, bo trochę mi się wydaje, że Mario ściemnia. Coś mi tak chyba śmierdzi, że może Mario ściemnia, ale nie jestem pewien do końca, nie? Bo tak załatwia te papiery, coś kombinuje, ale to mu nic nie wychodzi z tego i Mario, jeszcze raz cię przepraszam, ja zawsze cię lubiłem, nie? Na pewno bardziej niż pana K. Lubiłem cię o wiele bardziej. I wiesz, i jako kumpla oczywiście, żeby nie było. I słuchajcie, no ciekawostka jaka jest z Mario. No Mario, słuchajcie, był wczoraj, spotkałem się z nim.
oddał mi połowę długu. Skąd on miał pieniądze rano, nie wiem. Z samego rańca, 7 rano chyba było, czy coś takiego, czy 6. Ale dobra, no. Zawinął, kurwa, laptopa z domu i sprzedał. Przyszedł po południu wczoraj taki naplony, bo żeśmy stali akurat z puchalem, puchal może to poświadczyć, a za nim cała rodzina idzie, cała plejada, rodzina, no, ojciec tam, ojczym, macocha, nie, i gdzie jest laptop, a ja mówię, państwo drodzy, ja nie wiem, gdzie jest laptop, cholera, ja w ogóle nie wiedziałem, że on gdzieś zawinął tego laptopa, to dopiero cyrkowiec jest, dlatego nie wiem, przestaje dla mnie być on wiarygodny powoli. Dlatego cię właśnie, major, przepraszam. Osobiście chylę czoło w dół i kurde mówię, przepraszam. 21 września Kononowicz chce zorganizować demonstrację przeciw Akta 2. Jest cenzura. Będzie. Internautów. Wszystkich dla internautów i dla mnie, dla Wojtka, dla wszystkich, całej Polski. Nie będziemy mogli nic powiedzieć w na internecie, napisać. Ja dołączę się już niedługo czy w Warszawie, czy tu w Białymstoku na protest wasz. Te akta 2 to jest dla mnie nie do pomyślenia. To dla mnie hańba dla narodu, młodzieży. Ja popieram, że wy strajkujecie, to i dołączę do was do strajku i może chciałbym, ażeby wszyscy zebraliśmy się w Białymstoku na placu Rynku Kościuszki, a później poszliby pod PO na Malmeda 10, tam zrobiliby manifestację strajkową, a później pojechalibyśmy do Warszawy. 23 września. Krzysiek naoglądał się filmów Meksyka i stwierdził, że a co tam, deszcz pochodzi trochę po halach. No i oczywiście wykona obywatelski patrol z widzami. Wypaćcie, kochani moi, żeby ja was nie kasnął, bo później nie będę kasować filmu, bo mnie będzie tego filmu szkoda. Idziemy na lody. Ja to chory jestem, to nie mogę. A, po jednej gałce. Postawię dla was. Tego samego dnia. Traktowanie maczetą prezentu od widzów. Major wrzuca ten film jako otwieranie melona. Proszę. Dobrze, ja tutaj tylko pobrę. Ja dla Krzyśka dam połówkę. W domu zjesz. 24 września. Kradzież stulecia. Kradzież dzwonka na Szkolnej 17. Całość przeradza się w ogólną kłótnię i turboekspozę Krzyśka. Kradzież stulecia. Kradzież. Jakie to jest prawo ogółem? Tak samo jakby dla dziecka ukraść wózek albo pieluchę. I że... A dla matki ogółem dziecko. Szanowny Państwo, to co major, to co major powiedział, to jest całkowicie prawdą. Tak robi to młodzież podlaska, białostocka. Jak to? A policja to ma sprawę olewa. Nic przyjechali ale dwóch. Proszę bardzo, nic nie mów na policję. Dwóch przyjechali, policja i strażniak miejski. I szanowny Państwo, pokażę, jak się pytali. Dzień dobry, co panie Kononowicz się stało? Jakby nie wiedzieli, co się stało. Wiele razy przyjeżdżali, widzieli, że ja dzwonek zamontowałem i był przycisk, zginął. Skradli. Tak robią to podlasianie. Kto dla mnie zwróci 60 zł za dzwonek? Policja? Nie. Przepraszam bardzo. Ale ja chciałem coś dla pana Kononowicza powiedzieć. Czemu pan Kononowicz nagrał, że ja ci nie pomagałem na podwórku sprzątać jabłka i te wszystko? Ile tutaj? Całe podwórko. Tylko ty zamiotłeś. To druga sprawa będzie wyjaśniona zaraz. Będzie wyjaśniona. Kłamstwo. A w czym? Może kłamstwo, może dzwonek u mnie gdzieś w domu? A to nieprawda, że ci sprzątałem? Może u mnie dzwonek w domu nie? To ja będę się tak wyprowadzał. Ja jest tak mówię, że ja kłamię. Śmieciem dla mnie jesteś. A ty też. Pierwszy.
Ludzie mówią coś do ciebie. Szanowny państwo. Podwórko tutaj, a ty zamiotłeś. Kochani moi. Liście i tutaj o. Kochani moi. Tak. Tak to się nie robi. Kłamstwo chyba jest. Kochani moi. Widzicie? Lubisz kłamać no stop. Co powiedziałeś, że wszystko, że mój komputerowiec. Widzicie jakąś czeluga na mnie? Dla mnie jesteś o śmieciem. Prezydenckim duchem. Tak. Ja dałem dom, dałem wszystko, a mnie wyzywa. Dom ty sprzątałeś! Ty dom sprzątał! O! Ty posprzątał! Ciekawe kiedy! Kto talerzy dziś pomył? Że talerze? A to chyba twoje z tą kobietą? Po jedzeniu każdy! No stop chyba! A ja swoją kobietą! To ja cię ten... Śmieciu chyba gruby! Bardzo dobrze! Mów! Głośniej na mnie! Pewnie, to ludzie dadzą ci pieniądze! Szanowny pan, kochanie, wrócę do tej sprawy dzwonka. Wrócę. Szanowny państwo, chcę powiedzieć. I jeszcze raz apeluję do pana, panie ministrze, ażeby pan naprawdę wziął się za tą swoją władzę tchórzliwą. Władzę tchórzliwą policyjną. Tego samego dnia Krzysiek i major próbują się dogadać i wyjaśnić sobie poprzednią kłótnię. W tle afery poruszana jest sprawa udziałów majora w rodzinnym spadku. Wychodzi na to, że 00 JOR miał zostać właścicielem części rodzinnej nieruchomości. Sytuacja się zaognia i wychodzi z niej kolejny turbo expose. O, u ciebie na twojej posesji można ulicę załadować, tam można. A co ty, o czym ty się mojej posesji? To nie moja posesja, to jest rodzinna, a nie moja. Już moja, zobaczył? Już moja! Niedługo się sprzeda, to po prostu mój kuzyn, po prostu z rodziny, który po prostu sądownie po prostu mnie odnalazł i po prostu to ode mnie chce po prostu odkupić. Wiem, wszystko wiem. Ja szybciej gadam. Ja lepiej gadam, szybciej gadam, a nie gadam, bo ty taką masz buzię i o i po prostu nie dasz rady gadać, bo ja muszę przeżyć. O, to gumę weź Donalda. Ja nie Donald, to nie mówi się śmietnik, tylko chobok mówi. Jaki chobok? Śmietnik! Gdzie ty jesteś? Ty chyba u ciebie tam na wiosce tak gadali, a u mnie teraz Białystok to jest. Właśnie po Białystoku trzeba gadać chobok, a nie... Jaki chobok? Śmietnik! Chobok? A tam gdzie daszki duże, śmietniki stoją. A co to jest chobok? Jak to śmietnik jest? To też duży śmietnik. To jest pojemnik, pisze się prawidłowo. Nie, ci pan Wojtek, prawidłowo się pisze się teraz, bo ci pokażę papier. Że nie pisze się pojemnik na śmieci, tylko pojemnik chobok na śmiecie. O tak pisze się. Chobok na śmiecie. O, prawidłowo to się nazywa. Bo ty zawsze ty ulepszasz swoje życie i po prostu niszczysz kogoś. Lubisz kogoś po prostu niszczyć, żeby nikim, ktoś nikim był. Tak, ja lubię kogoś niszczyć. Ja każdego niszczę. Dzwonek skradli przeze mnie, wszystko robią, pobili przeze mnie, bo ja ich wyzywałem. A po co ich ty wpuścił tutaj do domu, powiedz? Nie było mnie. Co jakiego? I tu wpuściłeś. I później... Ja do bramki też dopuściłem ich, żeby zabrali. Na 112 powiedział tak. Na 997 takich rzeczy się dzwoni, a nie. 112. Teraz nie ma 997. Teraz nie. Jak nie ma? To weź wykryć telefon. Tak. To trzeba nie. To ja mogę ci udowodnić. Policja z dzwonkiem. Daj worka węgla, daj worka węgla, albo dwa worki węgla. Przestań krzyczeć, Wojtek, naprawdę. Bo ty jesteś dobry komendant, ten, major. Ja dobrze nagrywam, ludzie bardzo dobrze mnie oglądają i chcą mnie oglądać i po prostu tak jest jak jest. I szanowny pan, kochanie moje, na razie tyle, dziękuję. O tak o.
Dobranoc wam. O cholera. Dobranoc, mam nadzieję, że nowy dzwonek nie zginie już. 25 września. Krzysiek przewodniczącym Komitetu Ratowania Mariusza z Krzaków. Mogę być, jestem przewodniczącym, mogę być tego komitetu dalej, ratowania jednego człowieka od alkoholu, od narkomanii. Jego, bo on często i gęsto spożywa to. Mariusz z Krzaków, nazwiska nie znam, ale jego tak nazywają. Imię to wiem, że Mariusz, ale nazwiska nie znam, a nazywają się Krzaków. Ja sobie pomyślałem, żeby trzeba założyć Komitet Ratowania Ludzi takich z Krzaków, takich pijaków, narkomanów i tak dalej. I ja wiem, gdzie jego umieścić. Szanowny pan, kochanie moje, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku i tu w Starosielcach. Bardzo proszę, ażeby im się zajęli się jak, wy jak najprędzej. 26 września. Widzowie z prezentami na szkolnej. Ze skorupian. A, ze skorupian. Miała ze skorupian. Oj, ta ładna kobieta. Andrzej. Krzysztof ze skorupią. Edgar. Jarek. To jest wszyscy z tej samej miejscowości. Tak jest, skorupiany. Przyjęliśmy paczkę. Proszę bardzo, dajemy oficjalnie w ręce. Chwileczkę. A mogę podtrzymać kamerę, bo będzie otwierał, bo my otworzymy. Tak, tutaj koleżanka rysowała. O cholera. 29 września. Meksyk znów zgarnięty przez policję. Dzień dobry widzowie, siemanko widzowie. Witam tutaj pana z policją oczywiście. Witam. Odwrotnie, jako odwrotnie. To nie jest takie proste. A co, będzie pan mnie kuł? A po co pan pójdzie? Oraz dis na widzów zwykłych. Szanowny Państwo, kochani moi, chciałem coś powiedzieć dla was, że mówicie, że ja, słuchajcie, jestem alkoholem spożywany. Nie, my nie spożywamy alkoholu. Wy dostarczacie dla nas piwo, wódkę, szampany, wino, różne trunki alkoholowe. To wy jesteście takimi Judaszami, że czytacie nas, namawiacie nas do spożywania alkoholu, trunków alkoholowych. Sami przywozicie piwo, wódkę, przesyłacie w paczkach, a później na kanale jednym wypisujecie bzdury. Bzdury wypisujecie, jak mało który, na kanale wykop.pl, że piszecie, że ja i Wojtek jesteśmy alkoholikami. Menelami, tak oni mówią. Menelami. Nie, ani ja, ani Wojtek nie jesteśmy menelami. Siłą nas zmuszacie. A jest takie przykazanie boskie, że kto zmusza kogoś do spożywania alkoholu, sam gorszy grzech popełnia, jak kto spożywa. Bo nie można namawiać do spożywania alkoholu. Tego samego dnia. Krzysiek o nocnej interwencji na szkolnej. Ciężko mówić aż. Wczoraj o godzinie 22. Zaczynaj. Chcieli wtargnąć. To niedługo antyterrorystyczna jeszcze przyjedzie. Tak będziesz gadał, głupo. Na moją posesję własną. Dwa radiowozy przyjechało pod moją posesję i karetka pogotowia. Wiadomo, kto zadzwonił na mnie. No, nie wiadomo, bo boli 10. On to wszystko robi. On chce wykończyć mnie. Nie wiadomo za co. Nie wiadomo za co chce wykończyć. Dlaczego tak to robi? Nie wiem. 30 września. Zamknięcie miesiąca kłótnią przy misce. Major się wścieka, że Krzysiek zamiast robić filmy i zarabiać, przegląda internetowe targi staroci. A, brat? Siostra, przepraszam bardzo. Proszę nie przeszkadzać mnie. Tak jak wczoraj na lajcie już zaczynasz przeszkadzać. Pilnuj swoje. O, widzicie? Samego rana. O, nawet nie posłał. Nic, siedzi. Znów będzie pół dnia siedział. A proszę się nie odzywać. Ty ciężko spał, tak. A ja przed szóstą w piecu rozpalił. Było chłodno, żeby przypalić. A i popiół wybrałem i wszystko. A ty powiedział, że ja mam dwie lewe ręce. Tato wysłał Sławek. Wysłał ci komputer.
do takiej roboty. Patrzeć piece, nie piece, jakieś stare rzeczy, jakieś nie wiadomo co. A to właśnie jest cały prezydent. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Ubrania? Twoje mieszkanie, a ty nie masz. Jesteś fałszywy i Krzysiek powinien cię wyrzucić jeszcze dzisiaj ze swojego domu. Wprowadź się do mopsu pasożycie ty i ten z Meksyku, 3 złotych. Jebane mam na was, słuchajcie. Głupoty sobie gadacie, sobie. Dajcie sobie dalej.